Pan Sebastian Żebrowski. Szanowny panie Stanisławie, mam dwa pytania. Dlaczego tak mało mówi się o Ferdynandzie Ossendowskim, zupełnie jak o Mackiewiczu? Również zaszedł w czerwonym za skórę. Jaka powinna być rola? A, to drugie pytanie. No, to już pan sobie odpowiedział. No, Ossendowski, podobnie jak Mackiewicz, zaszedł czerwonym za skórę, a ponieważ wpływy czerwonego w życiu kulturalnym są bardzo duże, no i tu komunizm, znaczy transformacja ustrojowa tu niczego nie zmieniła. W związku z tym, no przypomnę, kiedy ogłosiliśmy o powstaniu Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza, to w Gazecie Wyborczej, może Józef Mackiewicz już dawno nie żyje, w Gazecie Wyborczej ukazał się ogromny artykuł pana Domosławskiego, chyba na dwie kolumny druku, gdzie tam czynił nam gorzkie wyrzuty, że tu takiego faszystę, kolaboranta hitlerowskiego, żeśmy sobie za patrona nagrody obrali. No każdy powód jest dobry. Podobnie jest w przypadku Ferdynanda Ossendowskiego. Jaka powinna być rola Kościoła w polityce? Moim zdaniem Kościół powinien przyglądać się najważniejszym projektom ustaw i tłumaczyć wiernym, dlaczego ustawa jest sprzeczna z nauczaniem Kościoła. Na przykład program 500+. No problem jest taki, że nauczanie Kościoła wcale nie jest jednolite. W Kościele, tak jak i we wszystkich innych tego typu instytucjach, są rozmaite orientacje ideowe i to wcale by również polityczne. Kościół polski jest trochę rozpolitykowany, niektórzy mówią, że aż za bardzo. Moim zdaniem nie na tym powinna polegać rola Kościoła w polityce. Rola Kościoła w polityce powinna być pośrednia. Kościół powinien wpływać na formowanie obywateli młodych, tak żeby oni byli zdolni do udźwignięcia ciężaru polityki państwowej i prowadzenia tej polityki w kierunku korzystnym dla państwa. To jest wbrew pozorom bardzo trudne zadanie. Kościół w swoim czasie tutaj okazał się pomocny. No i na przykład dzięki zmianom, dzięki właśnie edukacji młodzieży, pojawiła się po tym okresie takim saskim zupełnie nowe środowisko, dzięki czemu możliwe były reformy Sejmu Czteroletniego, mimo że no spóźnione, ale jednak no widać było, że ci ludzie myślą już zupełnie inaczej o sprawach państwowych niż ich poprzednicy. Pan Wojciech Sołtys, najmilejszy panie Stanisławie, no dziękuję bardzo. Wspominał pan kiedyś o paradzie wojskowej w Szczecinie za komuny. Sytuacja dotyczyła bodajże tego, czy Szczecin powinien być w Polsce, czy w NRD. Czy mógłby pan przypomnieć okoliczności tego zdarzenia? No, o ile pamiętam, to sprawa się pojawiła dosyć nagle po wizycie Nikity Chruszczowa w NRD. I tam Chruszczow podczas tej wizyty powiedział, że to właściwie nie jest takie istotne, czy Szczecin należy, ujście Odry należy do Niemieckiej Republiki Demokratycznej czy do Polski. Rzeczywiście z punktu widzenia sowieckiego to było nieistotne, jak tam przebiegają wewnętrzne granice imperium. Liczyły się granice zewnętrzne. Tymczasem z punktu widzenia polskiego to było istotne, bo zgoda na to, żeby ujście Odry ze Szczecinem trafiło w ręce niemieckie, no to przekreślało to taką legitymizację partii, bo partia twierdziła, przynajmniej za Gomułki, że partia jest jedynym gwarantem tego, że ziemie zachodnie, ziemie odzyskane tak zwane, będą należały do Polski. No więc gdyby się okazało, że wcale żadnych gwarancji partia nie daje, to utraciłaby właściwie tę jedyną podstawę legitymizacji swojej. No i Gomułka świadomy
zdobył tego i urządził defiladę wojskową w Szczecinie, ogromną defiladę wojskową w Szczecinie. No i Chruszczow zrozumiał aluzję, tam nawet kilka osób w tym zamieszaniu zostało przejechanych podobno przez czołgi, ale Chruszczow aluzję zrozumiał i już więcej o tym, że wszystko jedno, czy Szczecin należy do Polski, czy do Niemieckiej Republiki Demokratycznej, to już nie było mowy. Pan Daniel Romański. Szanowny panie Stanisławie, mam do pana pytanie. Według pana, jakie postacie zasługują na miano największych zdobywców i umysłów wojskowych w historii ludzkości? No myślę, że z całą pewnością zasługuje na takie miano Aleksander Wielki. Aleksander Wielki rzeczywiście był niesłychanym talentem wojskowym, no i takim zdobywcą. Drugim takim człowiekiem utalentowanym to można mianować Juliusza Cezara. Juliusza Cezara. Trzecim Dżingis Hana, a czwartym, no czwartym to Napoleon też był wielkim talentem wojskowym. To niezależnie od tego, nie zawsze tacy ludzie mają szczęście, ale niewątpliwie talenty wojskowe miał i rozgramiał swoich nieprzyjaciół. Pod pewnymi względami tutaj mam wątpliwości, ale no nie mogę się powstrzymać przed wymienieniem nazwiska Adolfa Hitlera, dlatego że on co prawda talenty wojskowe to miał, jak się okazało, dosyć mierne, co mu wytyka zresztą jego generał Erich von Manstein w książce Stracone zwycięstwa. Zresztą nie tylko on, bo i Heinz Guderian to samo w Dzienniku żołnierza mu tam wytyka. Natomiast no niewątpliwie Hitler był ostatnim Europejczykiem, który miał taką wizję, znowu abstrahując od tego, jakim kosztem ten projekt europejski Hitlera byłby zrealizowany, no ale przynajmniej miał wizję. No i jeśli chodzi o Stalina, no to myślę, że Stalin sam nie. Stalin bez swoich dowódców wojskowych to wiele by nie zdziałał jako strateg. Natomiast potrafił te zwycięstwa swoich generałów i marszałków wykorzystać, więc tak troszeczkę w pewnym sensie i on też. Pan Paweł Gulianek. Szanowny panie redaktorze, mam dwa pytania związane z edukacją. Pierwsze pytanie. Jak powinien wyglądać system edukacji w Polsce? Kiedyś edukował nas zakon jezuitów, później Sejm Rozbiorowy powołał Komisję Edukacji Narodowej, który duraczy nas do dziś. Jakość nauczania spada, a znajomość i świadomość historyczna jest daleka od prawdy. Jak pan to widzi? No, moim zdaniem system edukacyjny powinien być różnorodny. Tutaj jak w gospodarce czy w ideologii powinno rozkwitać 100 kwiatów. No i w związku z tym dzieci i młodzież kształcone by były na różne sposoby. Na przykład ujednolicenie, tak zwana koedukacja. Ja uważam koedukację za błąd. Dziewczęta powinny się uczyć trochę inaczej niż chłopcy. Co nie znaczy, że powinny być od pewnych gałęzi wiedzy odcięte, ale inne zalety charakteru i innych zalet charakteru oczekujemy od kobiet, a innych od mężczyzn. No od mężczyzn to teraz to właśnie dlatego się tutaj młodzież męska feminizuje. W związku z tym no, natura nie znosi próżni i młodzież żeńska się maskulinizuje aż do przesady. Tam nawet to w słownictwie się wyraża takim dosyć brutalnym. Więc myślę, że ta różnorodność by nikomu nie zaszkodziła.
Ja bym zlikwidował nawet Ministerstwo Edukacji, a szkoły bym sprywatyzował, bo jeszcze jest jedna rzecz. Otóż edukacja darmowa demoralizuje. Jeśli edukacja by wymagała wysiłku również finansowego od edukowanych, no to by była bardziej ceniona. I młodzież by się rozumiała, że to jest zdobywanie jakichś umiejętności przydatnych jest konieczne. Oczywiście wtedy prawdopodobnie przestałyby funkcjonować te wszystkie szkoły gotowania na gazie, bo to szybko by się okazało, że to one nic nie dają. Także taką ja bym miał receptę. Drugie pytanie. Czy droga, którą obrały środowiska akademickie, że należy ożenić naukę z biznesem, jest słuszna? W gałęzi medycznej i farmaceutycznej rodzi to straszne patologie, ale z drugiej strony nauka dotowana z państwowej kasy idzie na odkrycia i publikacje pisane do szuflady, aby wyrobić normę. Pozdrawiam i zdrówka życzę. No nasza, o ile wiem, nasza nauka z biznesem wcale nie jest taka powiązana. Jeśli już to można, jeśli można odnieść takie wrażenie, to są pozory. No zwracam uwagę na liczbę patentów. Gdyby rzeczywiście nauka była powiązana z biznesem, to inaczej by to wyglądało od strony właśnie patentowej. Tymczasem Polska nie wytrzymuje porównania, już nie mówię z Ameryką, ale z Niemcami. Także raczej chyba mamy do czynienia z patologią, a nie z żadnym, no bo nie uważam, żeby powiązanie z biznesem było na przykład wyrazem powiązania z biznesem, było założenie wyższej szkoły gotowania na gazie i sprzedawanie młodzieży dyplomów magisterskich. To jest łajdactwo, a nie żaden biznes. Także tutaj bym zwracał uwagę na patenty, no i na tam jeszcze cytowanie publikacji i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, te sprawy są dosyć skomplikowane, ale też no, trzeba się nad tym zastanawiać. I tym optymistycznym akcentem kończę ten cykiel. Do zobaczenia przy cyklu następnym.